Just well, be tough. No to Cześć wszystkim z tej strony z kanału Kryptowalut. Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym poranku z krypto. Duża dawka dzisiaj informacji z rynku na pewno dla was została przeze mnie przygotowana. Porozmawiamy sobie na pewno o kryptocom i o zmianach na ich karcie płatniczej, bo no Wiąże się to na pewno z dużym zamieszaniem wśród społeczności. I padały do mnie pytania, Kamil, dlaczego oczywiście takie spadki na CryptoCom się zadziały. No to oczywiście Wam to wytłumaczę. No i przejdziemy sobie przez różne projekciki, bo tam sporo informacji z nich oczywiście jest. A potem oczywiście na końcu zachęcam Was do tego, żebyście obejrzeli moje filmy z Tajlandii. Dwa już takie filmy wleciały, więc dla osób, które chcą popatrzeć na. Może na wiele ładnych widoków to tam nie popatrzycie, bo mało tych wstawek jeszcze zrobiłem, uczę się dopiero tego takiego y, travel vlogger, wiecie, chociaż nie zamierzam nim nigdy być, <laughs> natomiast no jak już Wam przedstawiam takie miejsca to chciałbym, żeby jednak ten y, odbiór wizualny tego co przedstawiam też oczywiście jakiś tam był, więc na pewno w następnych materiałach to się zmieni. Już zacząłem, zacząłem przygotowywać trzeci film z tej serii. O Lifestyle'u trochę więcej o jakichś tutaj cenach wam opowiadam, produktów, o kosztach i tak dalej. No to wtedy już mam zamiar pokazać wam trochę więcej takiej Tajlandii z nagranej po prostu z kamery. Wiem, że sporo osób na to czeka. No ale przejdźmy oczywiście do Meritum, bo jednak jest to głównie kanał o kryptowalutach, a przynajmniej tak mam nadzieję, że go odbieracie. Także mamy ponownie konsolidację na rynku 38,5 tysiąca dolarów, cały czasem przekrój 38, 40-42 tysięcy dolarów jest w grze. Więc tutaj nie ma co więcej o tym mówić. Algorand 20% do góry. Zobaczcie dlaczego. O tym słów kilka później. Najgorzej radzi sobie Apecoin Kronos. Widzicie tutaj Kronos, czyli kryptokom 27% spadku w ciągu ostatniego tygodnia. Natomiast jeżeli popatrzymy na małpy, no to ponad 22% spadku. Mówiłem Wam, że ten spadek będzie, mówiłem, że będzie duży i gwałtowny. No i tak się stało, ale wszyscy którzy brali udział w tych landach, w tych zakupach, zarobili na tym ogromne, naprawdę ogromne pieniądze. Nie będę te, tego tematu szerzej poruszał, natomiast no, osoby pozarabiały od kilkudziesięciu do ponad stu kilkudziesięciu eterium na tym wszystkim. Także naprawdę kolosalne, kolosalne pieniądze dla wielu pewnie zmieniających zmieniające życie, więc jeżeli komuś się udało ogarnąć ten temat i miał na tyle jaj żeby zabawić się w to wszystko, no to oczywiście gratuluję. Jeżeli ktoś taki chce się pochwalić w komentarzu, no to śmiało pisz. No a my przejdźmy do wykresu Bitcoina i tak jak wam mówiłem, no jest taka konsolidacja tutaj z tendencją raczej spadkową. Po, tym, po tej próbie wybicia 48 000 dolarów raczej ta tendencja no nie jest zbyt pozytywna i cały czas tutaj tąpamy sobie spokojnie w dół. Jak popatrzymy na szerszy zakres, no to ta cena 38,42 jest rozgrywana już od kilku miesięcy, kilkunastu tygodni, więc no zobaczymy, jak tutaj dalej to wyjdzie. Natomiast ja napisałem na Twitterze chyba 2-3 dni temu, że historycznie na rynku krypto, im dłużej jesteśmy w takiej właśnie konsolidacji, tym mocniej z niej wybijamy. Przeważnie, jak popatrzymy na takiego bitcoina, to raczej są te wybicia w dół, niestety. Ostatnie takie wybicie pozytywne, jak ja pamiętam, to było z okolic 19 tysięcy dolarów, kiedy Bitcoin zaliczył swój rajd na te szczyty tutaj. Na początku stycznia, no to wcześniej mieliśmy taką konsolidację dłuższą, dłuższą na poziomie 10 tysięcy, później przeskoczyliśmy na te 18-19, tutaj też była konsolidacja. I z tego dopiero zaczął się mocny rajd do góry, do 42 tysięcy dolarów. No i tam Bitcoin już zaczął bardzo fajny ruch cenowy w górę. Później niestety takich negatywnych konsolidacji mieliśmy więcej. No i najbardziej mi to wszystko przypomina tutaj poziom 6 tysięcy dolarów w roku 2018, kiedy też bardzo długo rynek nie potrafił się zdecydować na dalsze ruchy. Wolumen, zobaczcie, że tutaj zaczął spadać, spadać, spadać. A przy niedużym wolumenie, to jak już wiecie, nie potrzeba wielu pieniędzy, żeby tym rynkiem zatrząsnąć. No, po prostu tą cenę zwalić w tym momencie. I ten spadek z 6000 na 3 był zaliczony. I zobaczcie, tutaj wolumen się dopiero pojawił bardzo duży. Później powolne, powolne odbijanie. No, i potem dalsze wzrosty. Czy teraz będzie z tego powtórka? Właśnie z 38, spadek na 20 w tym przypadku, wiecie co, nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, na pewno wolumen jest mniejszy, zobaczcie, nie? jak sobie porównamy ten wolumen, no to jest zdecydowanie mniejszy, więc mamy tutaj ten jeden czynnik zmniejszającego się wolumenu już zaliczony i te ruchy mogą być gwałtowniejsze, bo tego kapitału po prostu potrzeba mniej. Z drugiej strony, jak prześledzimy sobie order booki, które oczywiście są manipulowane, no to tego nie da się jakby tutaj oszukać, no, to tych zleceń na poziomie np. Na 28 tysięcy, już tak zjeżdżając za te 10 tysięcy dolarów w dół na Bitcoinie, jest mnóstwo. Po drodze tych zleceń na zakup tego bitcoina też jest bardzo dużo. Ten poziom 28 tysięcy jest przez wielu tak bardzo mocno ostatnio poruszany. Nawet jak sobie wejdziecie na YouTube, a oczywiście zagranicznego, no, ten, ten poziom 28 tysięcy jest mocny według wielu, co przeważnie oznacza, że ktoś będzie chciał albo. Przed tym poziomem rozpocząć zakupy, albo ciutkę poniżej, bo jakiś flash crash może po prostu nastąpić. No i też, zresztą, mieliśmy tutaj trzykrotnie około tych 29 28 tysięcy dolarów zaliczane. Także ja na razie się wstrzymuję jeszcze z jakimikolwiek zakupami. Jeszcze swoich stablecoinów nigdzie nie ruszam, chyba że coś dropnie naprawdę bardzo mocno przez jakieś wydarzenie krótkotrwałe, jak na przykład ta zmiana. Na krypto.com to wtedy można trochę dorzucić tych walut. Natomiast jeszcze z jakimiś zakupami ja się wstrzymuję. Uważam, że bycie bez pozycji to też jest pozycja. Oczywiście kolega pewne tam kryptowaluty dalej posiada, nawet, nawet nie trochę. Natomiast wstrzymywanie się z uruchomieniem tych stablecoinów, które w tym momencie spokojnie sobie zarabiałem na różnych platformach, z tym po prostu jeszcze się wstrzymuję. Także to taki krótki komentarz do obecnej ceny bitcoina i ogólnie tego, jak sobie. One, a ona może prosperować w najbliższych czasach, a mamy tutaj BTC Fuel jego scenariusz do 2024 roku, pokazujący nam, że teraz powinniśmy mieć wzrosty, jakiś tutaj double top przy takim dużym, długim kanale, kilkuletnim. Według niego wybicie tego kanału około, w okolicach połowy 2023 roku do nawet 210 tysięcy, zjazd w środek tego kanału, i to będzie oczywiście. Kapitulacja rynku akcji no i następnie powolne, powolne odbijanie się do 600 tysięcy dolarów, natomiast jest to, wiecie, bardzo luźno tak napisane, bez żadnych konkretów większych. I każdy z Was może sobie wyrysować swój taki scenariusz na lata następne i pewnie jednej osobie siądzie to na tym kanale, jeżeli nas tutaj jest ponad 40, 41 tysięcy już osób. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy to oglądają, którzy są członkami oczywiście tej społeczności. No to pewnie jedna osoba na te 40 tysięcy trafi w taki scenariusz. Jak będziemy sobie losowo generowali jakieś takie scenariusze, to pewnie też któryś siądzie. Natomiast wiecie, zagrać pod to wszystko no jest ciężko. tak? No bo ktoś stwierdzi, hmm, no to można założyć longa z 38 na 210, dźwignie razy tam, nie wiem, na spokojnie razy 10 i nie powinno się nic stać. A co jeżeli jednak nas dość mocno i zlecimy jeszcze prędzej na te 28 przed tym wzrostem do góry? No to pożegnamy się po prostu z kapitałem, więc nie można być pewnym, a szczególnie no, takiej analizie nazwijmy to. Analiza halvingu bitcoina to w odniesieniu właśnie do tego poprzedniego tweeta, możecie sobie na BitHubie sprawdzić właśnie analizę poprzednich halvingów, no i tego, co się może dokonać w przyszłości więc dla chętnych oczywiście polecam przeczytać sobie ten materiał. Dalej, pan Warren Buffett ponownie nam tutaj mówi, że Bitcoin nie jest zbyt fajny dla niego i nawet jeżeli spadnie do 25 dolarów, 25 dolców, nie 25 tysięcy, to oni tak tego Bitcoina nie kupi. Jak przystało na osobę, która w przeszłości porównywała Bitcoina do trutki na szczury, tym razem miliarder również dał jasno do zrozumienia, że kryptowaluty nie są dla niego atrakcyjne, Jednocześnie jest chyba jedyną osobą na świecie, która nie chciałaby kupić wszystkich Bitcoinów za 25 dolarów. W sumie wszystkich też bym nie chciał, bo spowodował, spowodowałoby to ogromną centralizację tego tokena. Nie wiadomo, jakby środowisko na to wszystko spojrzało. Myślę, że raczej negatywnie, no ale po 25 dolców, mieć taką okazję kupić Bitcoina, czemu nie? No i następna informacja przychodzi do nas z Unii Europejskiej, gdzie Komisarz do Spraw Stabilności Finansowej, tak chyba nazywa się pozycja ta pani w Unii Europejskiej w parlamencie, wzywa do tego, aby przyjąć globalne regulacje dotyczące Bitcoina i rynku krypto. To znaczy, żeby te regulacje globalnie raz, w ogóle powstały, dwa, no żeby jak najbardziej zbliżone do siebie były, żeby nie było tak, że jedni traktują Bitcoina jako tam Prawo majątkowe, inni go traktują jako czystą spekulację, a jeszcze inni w ogóle go nie traktują jako coś, co istnieje w, w gospodarce finansowej. No i wzywa tutaj do takich globalnych, zunifikowanych oczywiście regulacji w temacie krypto. Jak pokazuje historia, jak pokazuje prawo na świecie, nie ma takiej opcji, żeby prawo było jedno, jednakowe na całym świecie. Nie ma nawet takiej możliwości, żeby było zbliżone do siebie, bo widzimy to pod każdym względem. Czy to prawo karne, skarbowe, finansowe jakieś tutaj, jeżeli chodzi o gospodarkę, w każdym kraju różni się to i to zdecydowanie się różni, więc takie utopijne pomysły można sobie wsadzić pomiędzy bajeczki. Dalej. Wieloryb Itilium zgromadziły ponad zobaczcie, 400 milionów dolców w ciągu 10 dni w Tak także wieloryby przy tym spadku ceny Itilium cały czas jednak dodają tego tokena trochę do swoich zasobów. Więc, im cena niższa, tym oczywiście więcej osób jest chętna na to, żeby kupić takie aktywo. Dlatego powiedziałem, że no może być te 20 tysięcy dolarów. 28 to taki kluczowy naprawdę będzie poziom. Tylko, że po drodze jest masa chętnych osób na to, żeby kupić te dobre aktywa. Powtarzam, dobre kryptowaluty, nie shitcoiny, po zaniżonych cenach, bo nikt nie będzie wam shitcoina kupował na spadku, kiedy cały rynek spada tylko będzie właśnie kupował Bitcoina, Ethereum, te dobre kryptowaluty, perspektywiczne ekosystemy, na których wie, że nie straci raczej już bardzo dużo, no bo spadek powiedzmy już drastyczny nastał, a w perspektywie czasu, miesięcy, lat, ten token później odbije, ponieważ jest on fundamentalnie dobrym projektem. Także wtedy nie Dogecoina, a kupujemy Binance Coina, Ethereum, Bitcoina, nil Protocol, jakieś takie dobre projekty fundamentalnie. Breaking. Informacja podana przez Algorand. FIFA ogłosiła, że Algorand staje się oficjalnym blockchainem FIFA. Więc kolejny duży gracz z rynku kryptowalutowego wchodzi w sport lub łączy się poniekąd ze sportem. No i właśnie Algorand ogłosił taką informację. Stąd to, co powiedziałem na początku, ten ponad 20% wzrost na tej kryptowalucie. A teraz. Parę słów o moim ulubionym projekcie, czyli Solana, która ma za sobą kolejną awarię już w sieci. Solana nadal boryka się ze sporymi problemami natury technologicznej. Sieć ma za sobą kolejną, już siódmą awarię w 2022 roku. Ta była efektem ataku botu, które wykorzystały model emisji NFT w blockchainie Solany. Ultra podobał mi się wpis. Gdzieś go tam polajkowałem na Twitterze, ale nie pamiętam, kto już go tam napisał, więc go nie odnalazłem na dzisiaj. <noise> wpis mówiący o tym, że Solada przygo powinna przygotować tabliczkę taką. Z godzinami, w których pracuje, jak macie restaurację, która pracuje od 10 rano do 10 wieczorem, to Solana też powinna taką tabliczkę przygotować. sobie. Pracujemy od 8 do 16, od poniedziałku do soboty. Niedzielę mamy niepracujące, popołudnia i nocki też. Popatrząc na to, jak często ten blockchain boryka się z takimi problemami, awariami, no to to jest kpina. Dla mnie to jest chyba największa kpina. Stop 10 na CoinGecko. Jak taki projekt, o już na siódme miejsce spadł, z szóstego, wczoraj był jeszcze na szóstym, bo tutaj bardzo blisko z XRP-są, tą kapitalizacją i sterlą. No to jak taki projekt, który ma tyle problemów technicznych, co chwilę się wywala, może być w top gdzieś na Coingecko? To pokazuje tylko i wyłącznie to, co każdy z nas już powinien dawno wiedzieć: że na rynku krypto nie liczą się fundamenty, a liczy się hype, liczą się pieniądze od funduszy. WC liczy się na Twitterze, na YouTube, a nie fundamenty. Na to czas może jeszcze kiedyś przyjdzie. Oczywiście, tak jak wam powiedziałem, lepiej w czasie Bessy kupić takiego Algoranda na przykład albo inne projekty perspektywiczne, technologicznie mocne, bo na nich raczej nie stracicie w przeciągu tych iluś miesięcy do przodu niż jakieś shitcoiny z 2000 albo z 3000 na liście Coingeco na przykład, bo no to jest lepszy wybór tak. Natomiast no, coś takiego no, jest kpiną. Ja, jak widziałem, Solana na poziomie 2 dolarów, 3 dolarów to już wtedy miała takie same problemy jak ma teraz. Nie chciałem tego tokena kupować. On urósł bardzo dużo i można było na nim bardzo mocno zarobić. Natomiast, no, jak widać, te moje obiekcje, które miałem półtora roku temu, są dalej aktywne, tylko że cena zrobiła swoje. Mark Cuban twierdzi, że Dogecoin pomoże zreformować Twittera. No, chodzi mu oczywiście o to, że no, jeżeli już Elon Musk, który uwielbia Dogecoina, kupił sobie tą platformę, trochę tak jak z potrzebą wypicia piwa i kupieniem sobie browaru, no bo po co kupić piwo w sklepie, jak można kupić cały browar i samemu sobie zarządzić, że chce mieć troszkę bardziej góryczkowe to swoje piwo, niż, niż ono obecnie jest. No to Mark Cuban jakby po tej informacji twierdzi, że no Dogecoin po prostu pójdzie tak to the moon, bo Elon Musk wrzuci jeszcze większe zastosowanie, chociażby na Twitterze właśnie temu tokenowi. Nie wykluczam, że tak będzie. Samemu kolega pisał na Twitterze, że spekulacyjnie pod tą informację ma w planach kupić i kupił Dogecoina. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale były to jakieś tam śmieszne pieniądze. Nieudany atak na protokół NIR. Rainbow Bridge kosztował atakującego 2,5 ETH, atakujący zaczął od ETH wysłanego przez Tornado Cash, atak się niestety nie powiódł i żadne fundusze nie zostały utracone. CEO przypomniał deweloperom o podejściu, o podjęciu silnych środków bezpieczeństwa i to jest bardzo dobry przykład tego, że dobrze zaprojektowany protokół powinien się takich ataków ustrzec i obronić, żeby nie było znowu wpadek na 300 milionów dolarów, na 600 milionów dolarów, takie projekty perspektywiczne przejdą przez najbliższe miesiące, nawet przez czas bezsy i jakichś większych spadków, i one się za jakiś czas odbudują. Dalej, afera z jak to wiele osób nazywa, może ja też taki wrzucę tytuł. Afera z Co dalej? Czy leci do zera? To jest dobry tytuł na film. A prawda jest taka, że nie, nie leci do zera. Zacznijmy sobie od wykresu 14-dniowego Kryptowolty Kronos, która spadła z 38 centów do 27 nawet. Także drastyczny spadek, teraz jakieś odbicie nastąpiło w okolice 30 centów. A To wszystko po tym, jak usłyszeliśmy od klisa Marszałka, czyli CEO tego projektu, informacje dotyczące zmian w kartach Crypto.com. Są te karty, którymi możecie płacić normalnie w sklepach. No i żeby taką kartę sobie wyrobić, móc, móc z niej korzystać, trzeba było zastake'ować tokeny na okres 180 dni. I w zależności od tego, jaką kartę chcieliście uzyskać, tym więcej tych tokenów trzeba było zastykować, naprawdę zastykować grubą ilość. Wtedy ten cashback był bardzo fajny, chyba od 2 do 8 czy 10% nawet. A teraz niestety, ale te zmiany są dość drastyczne. I jeżeli nie stejkujecie tych tokenów, a macie już tą kartę, no to nie będziecie w ogóle mieli cashbacku tutaj na poziomie tej karty blue i lubi później 0,5%, 1% i 2% na tej Obsidian, tej największej, najdroższej. No i jeżeli będziecie stake'ować, na to macie od 0, 0,5%, 1,5%, 3% do 5%. Także zmiany oczywiście są duże, a do tego będzie można maksymalnie miesięcznie uzyskać cashbacku tylko przy karcie lubi Steel do 25 dolarów, a na tej karcie zielonej do 50 dolarów, także mało, bardzo, bardzo mało. I o co tutaj chodzi? Krypto.com, jak wiemy, jest to firma, która chyba najwięcej reklamuje się ze wszystkich projektów krypto. Stadion Lakersów, różne wydarzenia sportowe, UFC, F1 i tak dalej są po prostu wszędzie. W przerwach Ligi Mistrzów nawet można widzieć reklamy z krypto.com, więc na pewno wydali kupę milionów, jak nie miliardów na reklamę. Dwa, no była to długotrwała akcja promocyjna z tym cashbackiem, z wytworzeniem tych kart i tak dalej. Kiedyś musieli się z tym zmierzyć i zmniejszyć te wartości, bo ten ekosystem nie mógł długo tak pociągnąć, to znaczy te nagrody były duże. Aha, jeszcze dodatkowa sprawa, że teraz w momencie, kiedy stajkujecie te tokeny, to nie dostajecie nagrody ze stajkowania tokenów w CryptoCom. Z tego co ja doczynałem. Także wtedy dostawaliśmy nie dość że cashback przy używaniu karty to jeszcze nagrody ze stakingu tych tokenów, które były potrzebne do tego, żeby. No, jakby tutaj można było sobie wyrobić tą kartę. A teraz tych nagród nie będziemy dostawali. No więc, dużo takich negatywnych zmian, niestety, dla posiadaczy kart crypto.com nastało. Więc, wracając, no dużo tych tokenów było wyrzucanych na rynek, przez to wiele osób narzekało, że cena nie rośnie, bo wszyscy dostają tokeny ze stakingu, z cashbacków i tak dalej. Teraz jest inna sytuacja, czyli nie ma tych nagród ze stakingu dla osób oczywiście, które robią to pod kartę Crypto.com, mniejszy jest cashback, więc mniej tokenów będzie trafiało na rynek. Jest to pozytywna w drugim terminie sprawa dla tej kryptowaluty oczywiście. tak Natomiast zobaczyliśmy na Twitterze wiele wpisów pokazujących, jak ktoś pali tą kartę Crypto.com. Jak mówi że został oskamowany wielce. tak Nikt wam niczego nie zabrał fizycznie. Dalej ten staking, jeżeli chcecie po prostu wrzucić sobie na stake tokeny Crypto.com, on sobie będzie działał. Cashbacki się zmniejszyły, ale karta dalej będzie działała. Jeżeli zależało wam głównie na cashbacku, no to macie inne karty kryptowaltowe do korzystania z nich, więc z nich możecie spokojnie sobie korzystać. Także podsumowując tą sytuację, no nie jest to żaden skam, nie jest to żadne skamowanie ludzi, tylko zmiana w polityce, zmiana podejścia, które długoterminowo powinno przyczynić się do lepszego bytu całego tego projektu, łącznie z ich blockchainem oczywiście, łącznie z tym wszystkim, co tam na tej platformie się dzieje. Jak była zmiana z MCO tokena na CRO, no to też dużo osób narzekało, był hejt, cena spadła do chyba kilku centów, a później mieliśmy pra prawie dolara. Teraz znowu jest 28-30 centów, a w przyszłości zobaczymy jak będzie. Takie moje zdanie w tym temacie, idźmy dalej. Wikipedia przestaje przejmować datki w kryptowalutach. Fundacja Non Profit, która prowadzi Wikipedia, postanowiła przestać przyjmować darowizny w postaci kryptowalut. Stało się to po 3-miesięcznej debacie, w której głównym punktem był wpływ bitcoina na środowisko. Także znowu, znowu tutaj środowiska lewicowe, proekologiczne i tak dalej stwierdziły, że bitcoin jest zły, zanieczyszcza atmosferę, nie będziemy przyjmować więc datków na tą witrynę, właśnie w postaci bitcoina. Ich i sprawa, okej, okay. żegnajcie. Deweloperzy Minecrafta stworzyli petycję przeciwko NFT w grach. No i krótko podsumowując to, ignorując kluczowe czynniki ryzyka, rażące problemy, osoby używające NFT podważają wysiłki na rzecz stworzenia sprawiedliwej i zrównoważonej egzystencji dla wszystkich. Same w deklaracji NFT w grach nie przynoszą graczom żadnej znaczącej wartości. No i wydaje mi się, że jest to może nie strzał w kolano, bo Minecraft sobie tam działać będzie oczywiście. Jego... Community nie jest oparte w żaden sposób na rynku krypto. Jest potężne, jest bardzo mocne i dalej będzie. <laughs> Natomiast NFT w gamingu ma potężne zastosowanie według mnie ogromne, naprawdę, które nie zostało jeszcze wcale odkryte przez szerszy rynek i kryptowalciarzy, i gemerów, i twórców gier. Na pewno w przyszłości zobaczymy większe tego zastosowanie. A takie petycje oczywiście są gdzieś cały czas na, na świeczniku, no bo deweloperzy i kryptowaltowi. I tak i tradycyjni rozmawiają sobie na ten temat, no i oni też nie chcą później dostać w łeb, jak jakiś jeden z dużych graczy, na przykład, filmujący, dajmy na to takiego Minecrafta lub inną grę, utraci dużo pieniędzy przez spekulacje na jakiś przedmiotach z tej gry lub przez swój własny błąd po prostu, tak? Wyśle tego NFT na zły adres, pomyli się w czymś. Zostanie okradziony, no to później będzie miał ból do wszystkich i będzie krzyczał na cały głos. No i po prostu dana gra może dostać e, minusy, czy to na jakichś platformach oceniających tą grę, czy po prostu utracić samych graczy przez to. Więc pewnie myślę, że przez to też oni nie chcą mocno w ten rynek NFT iść. Co do NFT, to Square Enix sprzeda markę Tomb Raider, aby uzyskać pieniądze na gry NFT. Także widzicie, jedni hejtują, nie chcą w tą stronę iść a drudzy stwierdzili, że to jest przyszłość i musimy już zacząć planować i tworzyć gry właśnie w połączeniu z NFT, bo to jest właśnie coś, co w przyszłości będzie miało duże przełożenie i na finanse samych graczy, którzy będą dużo grali w daną grę po to, żeby nie wiem, wyfarmić jakieś najlepsze przedmioty i później je sprzedać w postaci tokenów NFT innemu graczowi, jak również dla samych twórców gier, którzy zachęcą kolejnych graczy do tego, żeby przyszli do nich na platformę. Zobaczcie, macie tu super grę, grajcie sobie w nią, a dodatkowo będziecie mieli szansę zarobić pieniądze i to na pewno nie nie małe w pewnych grach na tym, że te NFT-ki uda Wam się wytworzyć i sprzedać jakimś innym graczom. No i mamy też dwudniowe posiedzenie Fedu, z którego mamy się dowiedzieć, jak wysokie podwyżki zostaną wprowadzone, jeżeli chodzi o stopy procentowe aby tak naprawdę zmniejszyć inflację, no Stany Zjednoczone mają inflację w okolicach 9%, z tego co pamiętam. I chcą teraz powstrzymać wszystkich, którzy biorą kredyty na nowe samochody, na nowe domy, na jakieś tutaj biznesy i tak dalej, przez zwiększenie drastyczne według nich, czyli chyba tam o 50 punktów bazowych, właśnie tej stopy procentowej. Nie jest to zbyt duże podniesienie, jest to żadne tak naprawdę. To co robi Polska, i tak jest za wolne, patrząc na to. Jak nasza inflacja wystrzeliła, jest już na poziomie ponad 12%, no to Fed bardzo, bardzo, bardzo powoli zaczyna te podwyżki. Boją się po prostu, że cały ich rynek może się zawalić. Jak będzie i o ile podniosą, no to już powinniśmy w ciągu jednego czy tam dwóch dni wiedzieć. Myślę, że takiej informacji szukajcie na Twitterze. Ja postaram się oczywiście taką informację też wrzucić. A jeżeli chodzi o SP, no to przed tym dwudniowym posiedzeniem, Reakcja była pozytywna: 0,5% do góry, niemiecka giełda procencik do góry, dolar do złotówki 4,46%, euro 4,69%. Tesla odbiła 4%. Co tu jeszcze mamy? Jabłko, no, jabłko w miejscu i polska giełda 2% w dół. Polska giełda no, wygląda tragicznie, jak widać tutaj, podczas ostatnich kilku sesji. I jeszcze taka informacja: no, bo już jestem w trakcie czytania white paperu. Nie wiem, czy ten white paper sobie tu przygotowałem. Nie przygotowałem sobie, a jest tutaj white paper USDD, czyli tego stablecoina na tronie, który będzie dawał stały, bezpieczny 30% przychód w skali roku na stablecoinie. Także już za niedługo postaram wam się trochę więcej opowiedzieć i o USN, czyli tym stablecoinie od nil protokół jak i o USDD. Także jeżeli ktoś takie materiały ciekawią. No to łapa w górę, bo myślę, że stablecoiny będą ważną bazą każdego portfolio w tym roku. Już powinny być od paru miesięcy oczywiście. Jeżeli komuś się nie udało zbudować dużej poduszki, takiej bezpieczeństwa w postaci stablecoinów, no to myślę, że jeżeli złapiecie jakiś zysk, no to powinniście część tego zysku realizować właśnie do stablecoinów. Oczekiwanie na lepsze czasy, a w tym międzyczasie, tak zwanym, można sobie zalokować te nasze stablecoiny do jakichś platform, które po prostu zwiększą nam tą bazę stablecoinów. No, i takim przykładem może być za niedługo USDD. Zobaczymy, jak to zadziała. Co jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Aha, no wrzucałem taką zajawkę w ogóle z mojej majówki trzydniowej. Mam nadzieję, że Wasza majówka była udana. Jeszcze jest, bo mamy 3, przecież 3 maja. Moja no już się skończyła, tak naprawdę. Trzy dni na wyspie Pipi Island, wycieczka na Maya Bay, na Monkey Beach, nurkowanie, naprawdę mega fajny wypad. No i chciałem tylko powiedzieć, że niektórzy powinni dość mocno zlu zluzować pośladki. Wrzuciłem tutaj taką fajną poteczkę. Przed McDonaldem akurat czekaliśmy na to, aż nasza łódka przypłynie, która wzięła nas potem na, na tą wycieczkę. I zostało mi zrobione przez znajomego takie zdjęcie pod McDonald'em, z tym całym ludzikiem z McDonalda, tak? No i napisałem, że ogłaszam oficjalnie koniec hosty. Zorski nas wszystkich pozamiatał. Czas wracać do uczciwej roboty. Raz. Rafa Zorski nie ma nic do tego, czy hosta się skończyła, czy rozpoczęła. Jest zbyt mały i nie ma takiego kapitału, który mógłby całym rynkiem krypto gdzieś tam rzucać w lewo i w prawo, tak? Oczywiście ma spore zasięgi, jak na skalę polską i dużo osób mu ślepo wierzy. No to już jest no, dość. Dość grubo, jak widzę, niektórzy, jak tam Rafałowi strasznie ufają, ale trzeba przyznać, że oczywiście wyczucie rynku w ostatnich miesiącach ma bardzo mocne, jest na bardzo dużym plusie w tych swoich tradeach i super. Niech mu się powodzi, nie mam przeciwko temu nic, jeżeli ktoś na rynku zarabia. Po to, po to tu wszyscy po prostu jesteśmy. Natomiast to, jak mają niektórzy ludzie w komentarzach tutaj ból, tyłka o to, że ja uznałem oficjalnie końc hosty, a oni tak nie uznają, albo w drugą stronę, to jest wpis. Typowo prześmiewczy, żart, tylko i wyłącznie żart. Natomiast widzę, że pod ostatnimi tutaj różnymi wpisami. No, boli was to, co się dzieje na rynku krypto, przynajmniej niektórych, tak bo 99% komentarzy jest pozytywnych. Wiecie, że były to jaja po prostu, ale znalazło się te parę osób, które chyba przeinwestowały lub inwestowały na górce, albo skorzystały z powiedzenia, kupuj na dołkach, sprzedawaj, na znaczy, kupuj na górkach, sprzedawaj na dołkach, no i niestety są na dużej stracie i nie wytrzymało takiego przecież jakże agresywnego wpisu ze, z mojej strony, więc na spokojnie, to był tylko i wyłącznie żarcik, trochę więcej dystansu do siebie, do tego co się dzieje wokół nas. Pamiętajcie, lepsze czasy jeszcze przyjdą, rynek krypto nigdzie nie ucieka, trzeba wyłapywać jakieś hype'owe, krótkie wzrosty, tak jak chociażby Apecoin i będzie dobrze. Naprawdę wasze portfolio nawet w takich czasach może rosnąć. Dodatkowo przygotowujcie się w, te, w tym momencie, jeżeli nie inwestujecie w jakieś konkretne projekty, Przygotowujcie się do tych różnych dropów, które się będą działy pewnie w przeciągu najbliższych miesięcy. Ja, tak jak mówię, zacząłem przygotowywać ten materiał o tych dropach, jak do tego tematu teraz podejść i mam nadzieję, że w tym tygodniu uda mi się ten materiał Wam wypuścić. Bo wtedy, jak tu chyba gdzieś napisałem, przez naukę i przez to, że robicie coś więcej niż tylko czekacie na wzrosty, będziecie mogli zarobić ekstra fundusze bez potrzeby wprowadzania do gry większego kapitału. Także polecam Wam się po prostu w tym momencie uczyć, kiedy na rynku może dzieje się trochę mniej, lub są te trendy bardziej negatywne dla nas. No i co jeszcze wam na koniec miałem powiedzieć? Wleciały te dwa filmy o Tajlandii, jak wyjechać do Tajlandii oraz czy biały płaci więcej, a drugi film o rynku krypto w Tajlandii. Także o tych sprawach ostatnio się wypowiadałem u siebie na kanale pewnie trochę widoków jakieś tam możecie uświadczyć, tak jak wam mówiłem na początku tego materiału. Więc jeżeli kogoś ten temat interesuje, to oczywiście śmiało wbijać. A jeszcze w tym tygodniu przygotowuję wam konkursik, taki od siebie. Stwierdziłem, że majówka się kończy, może jeszcze nawet dzisiaj na Twitterze ten konkurs opublikuję, także wbijcie do mnie na Twittera, zafollowujcie tego Twittera, bo będzie wam to i tak potrzebne do tego, żeby wziąć udział w tym konkursie, a kasa będzie do wygrania. Także jak rynek wam nie daje zarobić, to dorzucę coś od ciebie może. Ja żartuję sobie oczywiście, ale ten konkurs faktycznie będzie. Z konkursem to nie ściema, ale no. Dobra, tyle z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału, trochę dłużej niż zwykle. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście. Łapa w górę, subskrypcja i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!